Agnieszka Relik, swego czasu pierwsza dama polskiego boksu. Dzisiaj przyszłaś oglądać to, co pokaże Ewa Brodnicka. Wiesz co, przyszłam na zaproszenie Karoliny, którą znam i którą, wiesz, na pierwszych zawodach jakichś międzynarodowych kickboxingu jeszcze trzymałam za rękę, więc mamy fajne wspomnienia. Ostatnio robiłam o niej program i tak tu jestem. Natomiast faktycznie, no też jestem ciekawa Ewy Brodnickiej pojedynku, bo kibicowałam jej w ostatnim. Mówisz, że robiłaś program ostatnio. Powiedz, czym się zajmujesz po zakończeniu kariery? Wiesz co, ja od 10 lat robię materiały sportowe w TVN-ie. Pracuję w Dzień Dobry TVN. Więc robię różne materiały, o różnych sportach, okołosportowe, o sportach extreme, także no, pracuję w mediach cały czas. Dlaczego pytam? Mówiłem, że pracujesz w mediach, tylko pytam dlatego, czy nie korci cię jeszcze, żeby wejść na ring, bo to zawsze ta adrenalina pewnie gdzieś tam mogłaby wrócić. Przez zawsze mówię, że to nie jest sport dla starych ludzi, ale... Czyli możesz wrócić, rozumiem. Nie za bardzo. Wiesz, mi kontuzje przeszkodziły. Ja miałam 6 operacji ortopedycznych i w zasadzie kolano jakby zaważyło tym, że jakby zakończyłam karierę, musiałam zawieść, ale faktycznie nigdy się nie pożegnałam z kibicami. Dostałam taką propozycję, żeby zrobić taką już bardziej towarzyską, tak, bardziej pokazową walkę na zakończenie. Ciekawy pomysł, na razie rozważam. A z kim byłaby ta walka? To nieważne, wiesz, chodzi o sam jakby projekt. Bo ja nic chyba już nikomu nie muszę udowadniać, więc to nie chodzi o jakieś takie wyzwanie. A powiedz, czujesz się spełniona sportowo, tak kiedy patrzysz z perspektywy czasu? Tak. A teraz, jak się realizujesz jako dziennikarka, czy czujesz pełną radość z tego, co robisz? Tak. Nie, naprawdę nie, uwielbiam swoją pracę. Wiesz, pracuję już jakby w tym teamie jest 10 lat, zmieniłam już... Więc poznaję fajnych ludzi, co tydzień robię jakieś fajne materiały. No i tutaj wiesz, tak jak mówisz, że tej adrenaliny gdzieś nie ma, to akurat w tym jest często. Bo są ludzie z fajną zajawką, którzy coś fajnego robią, więc praca jak najbardziej jest samą przyjemnością. Swego czasu były Iwona Guzowska, Agnieszka Rylik i Karolina Łukasik. Teraz znowu panie wracają, można powiedzieć, na salony polskiego boksu. Cieszy cię to? No fajnie, babska gala, dlatego tu jestem. A powiedz, jak obserwujesz te kobiety, które rywalizują, czyli Ewa Piątkowska, Ewa Brodnicka, początki mają Sasza Sidorenko, no też pewnie wróci Karolina Łukasik. Powiedz, jak tak obserwujesz wszystkie te panie, która z nich najbardziej ci imponuje, jeśli chodzi o to, co prezentuje w ringu? No wiesz co, no Karolina jest stara szkoła, natomiast dziewczyny, ja oglądam z nią walkę, no poziom jest średni bardzo, średnio technicznie. Nie wiem, czy to akurat była taka walka, gdzie było dużo różnych prywatnych animozji i gdzieś była moja, twoja, natomiast nie było tam za bardzo myśli taktycznej ani techniki, ale widać było serce do walki, więc może coś tam w końcu się zrobi. Natomiast Karolina to jakby inna szkoła, tak? Gdzieś tam lata wcześniej kickboxingu, później na Legii trenowała, więc ten boks ma bardzo dobry. Więc myślę jednak, że no, dziewczyny muszą się jeszcze trochę podszkolić. Ale twoim zdaniem stać się na to, żeby były mistrzyniami świata? Kto? Na przykład Ewa Piątkowska i Ewa Brodnicka. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Nie wiem, jaki jest poziom teraz na świecie. No dzisiaj Ewa walczy z dziewczyną, która ma jedną wygraną walkę. Więc to jakby też nic nie mówi, tak? Więc czy to będzie jakaś przeciwniczka godna jej? No Piątkowska przegrała i faktycznie dla mnie przegrała, a ma teraz też walkę o Mistrzostwo Europy. Więc trochę dla mnie kosmos. Po przegranej walce robić walkę o Mistrzostwo. Trochę to wszystko jest poprzewracane. Trochę wykluczyłaś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, czy twoim zdaniem poziom boksu kobiecego na świecie w tym momencie jest słabszy, czy gorszy niż wtedy, kiedy boksowałaś? No może spróbujesz, pokusisz się o jakąś odpowiedź. Powiem ci, że nie śledzę, więc nie mam pojęcia, ale tak mi się zdawało, że poszedł, ponieważ wiesz, za naszych czasów nie było amatorskiego boksu. Mieliśmy jakieś tam nawyki z kickboxingu, które gdzieś tam później się odzywały czasami w boksie. Natomiast... teraz, no to właśnie szkoda na przykład, że te dziewczyny nie były na przykład, przeszły na zawodostwo, ale nie były na przykład mistrzyniami w boksie amatorskim. To trochę mnie dziwi, bo gdzieś mogłyby więcej, bardziej tego wyszkolenia technicznego zdobyć. Ja rozmawiałam z Dmitrukiem, ostatnio się spotkałam i właśnie powiedział o Piątkowskiej, że no, ma takie nawyki jakieś dziwne. Gdzieś jest tam błąd w szkoleniu tym początkowym, tak?
Dziękuję Ci za rozmowę i życzę miłych wrażeń dzisiaj. Dzięki.